Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witamy Was z Turcji Egejskiej. Robi się tu już coraz chłodniej, ale po prostu nam się tak podoba, że ciężko nam opuścić to miejsce. Wszyscy nas namawiają, żebyśmy mknęli już na te gorące plaże. No, a my jakoś tak... A my tak mkniemy żółwim tempem. Powoli nam to idzie. Tak znowu trafiliśmy do bardzo pięknego miejsca i bardzo dziwnego. W życiu bym się nie spodziewał, że kiedyś będziemy stali w vanem w tak starym miejscu jak to. Oczywiście słyszeliśmy, że w Turcji jest mnóstwo starożytnych zabytków, ruin i jak widzieliście w ostatnim odcinku, byliśmy w Efezie. No tam mogliśmy to starożytne miasto podziwiać w tej pełnej krasie, ale nie myśleliśmy, że jadąc dalej będziemy po prostu o tą starożytność niemalże się potykać. Albo spać w centrum starożytnego miasta sprzed 2300 lat. Bo od kilku dni stoimy vanem w centrum Agory, czyli miejscu, gdzie kiedyś ludzie się spotykali, handlowali. No i jak widzę, handlują nadal. Merhaba. Co my tutaj mamy? O, chusteczki jakieś. Te są naturalne podobno. Podobają ci się? Ładne, nie? Bardzo ładne. Dobra, zaraz coś sobie wybiorę. Idę przymierzyć. Transakcja dobita? Tak, te dwie. Jedna twoja, jedna twoja. Aha. Tak? Dobra. A propos potykania się o te ruiny. Wczoraj prawie wyrżnęłam orła, przechodząc przez te marmurowe bloki. Chcieliśmy usiąść tu na ławeczce, popatrzeć, jak srebrzy się jezioro w pełni księżyca. No i właśnie prawie wyrżnęłam orła. Jezioro, które tak się pięknie srebrzyło, to jezioro Bafa. Teraz idziemy poobserwować, jak żyją tu ludzie w tej małej wiosce. Wioska nazywa się Kapikiri i została tak pięknie wkomponowana w miejsce, gdzie znajdowała się starożytna Herakleja. Zobaczcie na to. Tu jest czyjeś podwórko, wygląda jak podwórko, a jest znak, że są tam jakiś council house i są rzymskie łaźnie. Nie wiem teraz, czy mamy tu wejść, bo wygląda to jak po prostu czyjeś prywatne podwórko. Przy okazji zobaczymy, jak tu pani ma na podwórku. Drewno na opał, motorki. Tu ktoś sobie żyje. Pani tu z boku powiedziała, że możemy tam wchodzić, więc idziemy. Nie, w szoku jestem po prostu. Co tu się dzieje? Prywatne podwórko, a w ogródku ruiny dawnego ratusza. Nie no, ja jestem po prostu w szoku. No, ktoś tutaj ma taką historię, że szok. Wychodzisz sobie, pijesz kawkę na rzymskiej kolumnie. Sprzed 2300 lat. Jestem totalnie zaskoczony, co tu się w ogóle dzieje. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim. Często na podwórkach stoją takie piece do wypiekania, podejrzewam, może chleba, mięsa jakiegoś. No tam na razie składują śmietki. 2,5 diesel, 5 biegów. Otosan, Ford. Jest jakiś sklep, więc idziemy kupić chleb, bo już nam się skończył. O, o, tu są takie fajne te... Obważanki. Obważanki. To wezmę za dwa takie, no, nie? No, to weź tak. No, ja i lubię. Co, jakiś chleb też? No, ten płaski może ten płaski spróbujemy. Mhm. Okay. On taki twardy jakiś jest. To bułkę jakąś. Nie, no spróbuj. Albo ten.
O, ten fajnie wygląda. Strasznie nam zasmakował Arian. Ayran. Za zakupy zapłaciliśmy 65 lir, ale sytuacja była taka, że pani musiała zadzwonić do męża, żeby mąż jej wszystko podliczył. Mówiła przez telefon każdy produkt. No i podliczył. Tak. Jakieś 9 zł za chleb, 2 rogale, 2 paczki ciastek i 2 opakowania Ayranu. Także cena dobra. Nam smakuje ten Ayran. Mamy już dwóch przewodników. Chłopaki, idziemy. No, dobra, załatw swoje potrzeby, idziemy. Taki puszysty. No chodź. No nie może, bo jest przywiązany. O, biedulek. Pozostałości starożytnego amfiteatru. Tak nam nasi przewodnicy mówią. Nad starożytną Herakleą z 8 wieku przed naszą erą wznosi się piękna góra Latmos, zwana obecnie pięciopalczastą, ponieważ ma 5 szczytów. Całe miasto było otoczone 7-metrowej wysokości murem. Liczył on sobie 26 km i znajdowało się na nim 65 wież. Także no, coś bogatego ukrywali mieszkańcy, skoro tak chronili swojego miasta. U podnóża góry Latmos kiedyś w jaskiniach mieszkali chrześcijanie. Podobno do dziś możemy w niektórych z nich znaleźć malowidła na ścianach nawet z X wieku naszej ery. Próbujemy znaleźć gdzieś w tej okolicy jaskinię, ale nie możemy. Znajdujemy tylko pozostałości, taki wykuty w skale, taki zbiornik na wodę. Ale w okolicy jaskin nie ma. No i co? Nic nie znalazłeś. Szukaj dalej. W każdej takiej cysterki prowadzą schodki. Także ewidentnie jakieś tu było życie. Monia, szukaj dalej. Poddajemy się, ruszamy z tego wąwozu, ponieważ można tu chodzić cały dzień, a nic nie możemy znaleźć. Jedyne co znaleźliśmy to schodki i takie małe cysterny na czubkach tych płaskich górek. A jaskin nie ma. A jaskin nie ma. No trudno. Wioska skromna, ale przynajmniej mogliśmy zobaczyć, jak żyją Turcy, jak wyglądają ich obejścia w takich właśnie małych wioseczkach. No i pięknie położona u podnóża tych gór, no z drugiej strony jezioro. No i a propos jeziora, ponieważ nie wieje dzisiaj tak mocno, przemieszczamy się teraz ciapkiem na kolejną miejscówkę przy samym jeziorze. Przy jeziorze rybacy w opałach. No tak to jest, jak się chce stać przy samej wodzie. Na szczęście dla nich Paweł wyruszył na pomoc z łopatą. Ledwo przyjechaliśmy i taka akcja. No ale trzeba sobie pomagać. Zobaczcie, co w zamian za pomoc dostaliśmy. 3 rybki. Trzeba je oskrobać, wypatroszyć. Wow. Ale piękne. Świeżutkie prosto z jeziora. Nice. Szkoda, że wczoraj ugotowałem obiad, bo już dziś byśmy jedli tą pyszną rybę. No ale napracowałem się trochę, zrobiłem ziemniaczki z taką oto kiełbaską turecką, którą zakupiliśmy na pierwszych zakupach.
patatas bravas po turecku. No tak można powiedzieć. Dodałem tu przyprawy, właśnie patatas bravas i cebulkę. Wczoraj nam to smakowało, dzisiaj pewnie też będzie. A później zabieramy się za przyrządzanie rybki. Chcemy ją zrobić z czosnkiem, z cebulką. Mamy pietruszkę, upieczemy w naszym piekarniku i będziemy mieli na przynajmniej 3 dni. Chyba, że sobie zamrozimy. Może z jedną, nie Monia? Może. Opowiadałem wam w sklepie, że strasznie polubiliśmy Ayran. Monika wczoraj czytała dużo pozytywnych rzeczy o tym napoju. Jest to jogurt zmieszany z wodą, lekko solony. Ma dużo probiotyków. I obniża cholesterol. Tak, przy tym tureckim przy tych ziemniaczkach jedzeniu. Z tłuszczykiem, jak się napijesz Ayranu, to na pewno twój cholesterol spadnie o połowę w dół. Rybę musiałem trzymać w wannie, bo tutaj chodzi taki mały szpunt. O tam siedzi właśnie i mi chciał podkraść, a nie pomagał przy pchaniu samochodu, więc na rybę nie zarobił. No, nie dam ci, nie dam. Chodź, będziesz pomagał skrobać. Chodź. Pozdrawiam mojego tatę. Widzisz, jakie synek rybki łowi? I nie wędką, tylko szpadlem. Teraz już wiecie, dlaczego nie wozimy ze sobą wędki. Bo Paweł ma takie umiejętności, że łopatą łowi, czy tam szpadlem. Dokładnie. Co to jest? Węgorz. To musi być węgorz. Wow, ale duży. Merhaba. Kaszekuler. Ciekawostką jest to, że tutaj kobiety z mężczyznami wypływają na rybki. Już drugą parę dzisiaj widzieliśmy. Także mamo, ucz się tutaj od turczynek z tatą na łódkę. Ej, Paweł, masz piękny widok. Tak, no tam kiedyś był klasztor, z tego co pamiętam. Nie pamiętam z którego roku, ale chyba jakiś stary. Klasztor na wodzie. Paweł pięknie oprawił rybę, ponacinał, nasolił, naoliwił, także jest już gotowa. Ja w tym czasie obrałam ziemniaki, pietruszkę, cebula, czosnek, koper, natka pietruszki. No i chyba będę zawijała to w folię i wszystko razem do piekarnika. Tak do końca to sami nie wiemy, co to za ryba, ale wydaje nam się, że to okoń morski jest. Okoń morski w jeziorze, bo jezioro jest troszeczkę słone. Była to kiedyś zatoka, ale rzeka zamuliła tu dojście do morza i po prostu zatoka stała się jeziorem Bafa. Tak, podobna sytuacja jak w Efezie. Tam też kiedyś statki dopływały, a później przestały i miasto umarło. Się zamuliły, dokładnie. Tak samo i tutaj z tymi miastami było. Także no, woda robi się coraz słodsza, bo spływająca woda z gór osładza to wszystko. Osładza. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, jaka to ryba. A my zabieramy się do roboty. Jak te świstaki będziemy zawijali. Sreberka. Pomyśleliśmy sobie, że jak już będziemy piekli rybę, to za jednym zamachem ziemniaczki do tego upieczemy. Będzie danie jednogarnkowe. Posypuję je papryką. No właśnie, po co? No, a po co tak, to komu potrzebne? Jakoś mi smakują te patatas bravas, takie. No dobre mi wyszły, nie? Ta kiełbasa w ogóle turecka to dla nas było pełne zaskoczenie. Fajnie była doprawiona, bardzo dobrze smakowała, ale tłuszczu to się tyle z niej wytopiło i niby z wołowiny to powinna być trochę taka chudsza, ale była dużo. Bardzo tłusta, pół patelni. Podobnie jak chorizo. Na szczęście smażyliśmy ją na oddzielnej patelni. Tak. No i także ten olej tam sobie odsadziłem. Nie sól już za dużo, bo ja już tam nasoliłem trochę. Nie, ja już w ogóle ryby nie solę. Bo już jest posolona. Nam się czajnik tam nagrzał
tam z tyłu od piekarnika. A. No. Ciepło zrobiło się w wanie. Od razu czaj gotowy. Co jest super, dlatego że jest dziś chłodny wieczór. Będziemy się już w sumie stąd pewnie niedługo zbierać i uciekać dalej na południe, bo się robi coraz zimniej. Tak. Temperatura nam trochę spadła, no ale cóż, przecież zima jest i tak nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. O, ale buchnęło. Jak myślisz, ile czasu trzeba będzie czekać na to pyszne danie? Nie 40 wiem. Minut. 40 minut pewnie tak, dlatego że nasz piekarnik nie osiąga tak wysokich temperatur jak taki domowy. Ale myślę, że 40 minut wystarczy. Zobaczymy, spróbujemy. W ogóle to o jeszcze jednym miejscu zapomnieliśmy Wam powiedzieć, które odwiedziliśmy jadąc tutaj. No jest to naszym zdaniem chyba najczystsze miejsce w Turcji, jakie do tej pory widzieliśmy, no bo nie oszukujmy się, jest tu sporo śmieci, no, jest dosyć brudno niestety, a tam po prostu było cudownie. No ale nie dziwne, jest to park narodowy, zwany inaczej Mili Park na półwyspie Dilek. Tak, spędziliśmy tam super czas, po prostu jest przepięknie, pojeździliśmy na rowerach. No Paweł ubolewał, że nie możemy zostać na noc, ale ja w sumie się cieszyłam, bo żyją tam różne stworzenia, jak na przykład dziki czy pantery anatolijskie. Tak, ja byłem w szoku po prostu, tam dzikie koty, rysie jeszcze i w ogóle wieloryby pływają, delfiny. Sam koniec tego półwyspu jest w ogóle całkowicie zamknięty. Na początku myśleliśmy, że szkoda, że nie można tam poeksplorować tych miejsc, ale w sumie zwierzaki mają tam święty spokój od ludzi. Tak, żyją tam żółwie, żyją foki, które są już na wymarciu. Jest ich tylko 500 sztuk i żyją właśnie tylko tu w Turcji. Także no, dobrze, że mają święty spokój, może się rozmnożą i odrodzą. Na pewno polecamy to miejsce. Bardzo polecamy. Super. Na rowerek czy na hiking po prostu petarda. Dobra, kuchnia ogarnięta, zapach ryby już się unosi w powietrzu. Musicie uwierzyć nam na słowo. A my w tym czasie, zanim ryba się upiecze, to poplanujemy może, Paweł, następną podróż? Znaczy podróż, trasę, gdzie dalej się udamy. Ale mieliśmy uczty, słuchajcie, ryba po prostu rewelacja, mięsko, ale chyba kwintesencją było to, jak Monika ją przyrządziła. Kwintesencją było to, że nie miała w ogóle ości, także dajcie znać w komentarzach, co to za ryba, bo my cały czas się głowimy. Tak, szukaliśmy w internecie i nic nie możemy znaleźć, nie wiem. Czas na rozstrzygnięcie konkursu. Do wygrania były 3 książki, Wyprawa do Maroka, Kasi i Łukasza z podróżowania. A odpowiedź oczywiście... Tafraut, tam uszkodziliśmy nasz zbiornik. Pamiętne dni. Pamiętne dni. Dziękujemy Wam wszystkim za odpowiedzi. No dla niektórych z Was to był pierwszy komentarz na naszym kanale, także tym bardziej dziękujemy z całego serca. Nie robiliśmy losowania, bo nie jest to ponoć legalne. Wybraliśmy najciekawsze odpowiedzi, no i odpowiedzi osób, które są bardzo aktywne. Także na przyszłość zachęcamy do komentowania, bo będą jeszcze różne konkursy. No, a teraz powiem, kto wygrał książkę. Będzie to... Jerry One 123. Kolejna osoba to Anula 81 i Urszula JK 6089. Gratulujemy zwycięzcom, a jeżeli ktoś by chciał kupić tą książkę, to na jakiej stronie można ją kupić, Monika? vanlifepolska.pl. Tam dostaniecie, tam są różne pakiety Kasi i Łukasza, książek, także na prezent pod choinkę wydaje mi się... Papierowa lub e-book. Super, super opcja.
A my z Wami się już będziemy żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, no i zostawcie ten komentarz, nawet jak nie ma konkursu. No cóż. Osoby, które wygrały, prosimy o kontakt z nami. Przyślijcie adres, dokładnie, żebyśmy wiedzieli, gdzie trzeba wysłać książkę. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w środę. Hej! Hej!